Jaki piękny zapach. Cudowne ciasteczko. Ten zapach. To moja babcia kiedyś robiła takie pyszne ciasteczka. Ugniatała mąkę z wodą, z jajkami, z czymś tam. Dosypywała tego i owego. I potem takie chrupiące ciasteczka jedliśmy. Sam gluten. Same węglowodany. Chcę wam powiedzieć, że pierwszy zmysł, który zaczyna szwankować pod wpływem wirusa lub jakiegoś innego chorobstwa, to jest zmysł zapachu. Nagle nam się psuje zapach. Jako drugi w kolejności to jest zmysł smaku. Przestaje nam smakować. Czemu? Ponieważ system immunologiczny potrzebuje cynku, żeby działał. Węch też potrzebuje cynku i w momencie, kiedy jest zagrożenie zdrowia, to ten organizm stara się ten cynk przekazać systemowi immunologicznemu. Ale, kochani, pani doktor, która przywróciła mnie do życia, zdrowia i urody, wymyśliła genialne ciasteczka. Cudnie pachną. I zawierają taką ilość cynku, którą potrzebuje ludzki organizm każdego dnia. To znaczy, moja pani doktor nie dość, że daje mi lekarstwa zdrowe i skuteczne, to na dodatek one są smaczne. I to jest clue całego właściwego spojrzenia na lekarstwo. Tak dzieciom podaje się te syropy, takie przepyszne, to tak samo te ciasteczka, które dostałem od pani doktor, powodują, że mój system immunologiczny jest sprawny i gotów do walki. A ja odzyskałem zapach i smak. I teraz już wiem, co jest dobre. Kochani, jeżeli któryś z was bardzo, bardzo, ale to bardzo chciałoby przepis na cynkusie, ciasteczka, które wzmacniają system immunologiczny, to dostanie, ale nie za darmo. Dostanie w zamian za oświadczenie na piśmie, że przekazując dalej, powie, od kogo ten przepis dostał. I napisze podziękowanie za to, że dostał cudowne, przepyszne i skuteczne lekarstwo. Jak ktoś chce, to nie musi nawet zapłacić jednej złotówki. Amen.